I on zaczął do niego chodzić. Tamten grudny stał sobie przy drzwiach. Jezu, ja myślę sobie, czy może już wyjdę sobie. No, w sumie nie mogę wyjść. No jak ja zostawię? Jak ja nie mogę tego tak zostawić? Nikt nawet nie... Nikt nie podejrzewa, co oni mogą zrobić. Mogą albo, wiesz, kogoś, kurde, zabić. I on się zaczął do mnie zbliżać. Ja już, nie wiem, zacząłem taki jamok wpadać. Zacisnąłem pięści. Ale to zbliża się, zbliża. A to jednak nie do mnie, więc... Jezu... Trzeba takie nerwy wpadać. Ale on na początek tej kolejki idzie. Wiesz, ludzie to się dziwnie patrzą, ale... To nie jest coś innego. Ale to... Nikt nie wie, że to jest sama osoba. Ale to... Wiesz, oni są spokojni ciągle, nic nie podejrzewają. No. I on już... Idzie, jest na początku, ta babka jeszcze załatwia ten kredyt. No. I on tak się stoi, na nią się tak... Tak ją zaczyna poganiać, że pani, ja muszę się coś zapytać. Jezu, ja sobie myślę, że zaraz on coś jej zrobi. To się dziwnie patrzy, ta z banku. No, ale na razie jest spokojnie. I ona tak ta babka, pan odejdzie, bo ja muszę to do końca załatwić. Ja nie mogę czekać, ja muszę wyjść zaraz stąd. Jezus, i on, jemu już ta ręka się tak trzęsie, nie? Wiesz, ja już chcę coś zrobić. Nie mogę nigdzie zadzwonić, bo ten gruby się obserwuje nas. No to ja może spokojnie tam podejdę i wyrwę mu ten nóż. On mnie nie widzi, bo jest odwrócony. Ten gruby się jakoś się zaczyna tak rozglądać, taki jest rozkojarzony. Może wykorzystam ten moment. No. I tak się... Tak powoli odchodzę, nie? Mijam tę kolejkę. Już jestem tuż za tym napastnikiem. Nie. I tak. Jak to zrobić? On tak pokurczowo trzyma. A on cały czas z tą starą to się tak przypomina.